Warsaw Motorcycle Show 2024. Oficjalne, nieoficjalne, ale jednak rozpoczęcie sezonu motocyklowego, takie symboliczne. Czy warto tutaj przyjść, czy warto zapłacić za bilet i pochodzić po alejkach pomiędzy wystawcami? Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeśli dopiero to się wybieracie, bo mam nadzieję, zmontuję go i opublikuję przed niedzielą, żeby jeszcze się dało wybrać. Albo jeśli nie byliście na targach i zobaczycie ten film po targach, to przekonacie się, czy było czego, czy jest czego żałować. Zapraszam Was na szybki, ale mam nadzieję treściwy spacer po Warsaw Motorcycle Show 2024. Operator prawie wpadł do kosza. Dobrze, to zostaje, bo to jest fajne. Na pewno zawiedzeni nie będą miłośnicy Royal Enfielda. Tej klasyki jest tutaj dużo i mówię nie tylko o klasiku 350, ale też o takim modelu jak Himalayan, może mniej klasycznym, a troszeczkę bardziej turystycznym, adwenturowym. 450 za niecałe 28 tysięcy złotych. Chodź tutaj bliżej teraz, wejdziemy w głąb tego stoiska, żeby pokazać, co jest jeszcze. A jest jeszcze m.in. Shotgun. Shotgun 650 w dwóch wersjach. Tutaj akurat taki bober, jest poza nim jeszcze ten klasyczny. Tego można fajnie customizować, taka baza do tego, żeby dużo w nim pozmieniać. Tu znów jest Himalayan 450, był też tam, więc jak widać jest ich dużo, przestrzeni jest dużo na tych targach, to na pewno tegoroczne targi w dwóch halach połączonych łącznikiem, w łączniku trochę zimno, więc warto mieć ze sobą kurtkę. Jeśli chodzi o Buleta, to jest jeszcze w wersji 350, ale i tak moje serce wciąż skrada ten model, czyli Continental GT 650. Uwielbiam ten motocykl. Poza motocyklami na targach motocyklowych można oczywiście spotkać też dziennikarzy motocyklowych. Jest Kondat ze świata motocykli, Brzoza z Moto Voyagera i tu dwóch ancymonów z jednośladu, którzy nie wiem jak to się pojawili, ale w odpowiednim momencie. Tylko jednoślad.pl. Kondat z Moto Voyagera już, przepraszam, bo to przecież... Świata motocykli. No bo to się wszystko tak zmienia, że nie można nadążyć kto jest z czego. No oni się tak miksują między tymi redakcjami, no i no... Tak, zagraj w moim filmie, będziesz grała charakteryzatorkę, proszę. Nie, właśnie ty musisz go malować. Nie, Michał, na plan. Trzymaj, maluj go. Masz to? Michał, stój! Nie to, przezroczyste. Nie, to ja dziękuję, on jest niekompetentny. Ja dziękuję, idziemy stąd. A teraz przeniesiemy się do odległych Chin. Zupełnie nowa marka na polskim rynku, czyli QJ Motor. QJ, tak się chyba pisze. Tutaj można znaleźć ich nowości, nie tylko małe motocykle, mają nawet 650 z V2. Jestem nieprzygotowany, niekompetentny, powiedziałem, że nawet 650, tu nawet 800 jest, ale nic Wam o niej nie powiem, bo jeszcze nie jeździłem. To, co mogę powiedzieć, to, że ma regulowane klamki, sprzęgła i hamulca i że jest całkiem wygodnie, ale ani słowa więcej, dopiero jak pojeździmy. Targi motocyklowe to zawsze też jest świetna okazja do tego, żeby spotkać ludzi z motorsportu, zawodników. Dziś na przykład spotkałem Konrada Dąbrowskiego, spotkałem Marka Szkopka, spotkałem sportowców z różnych dyscyplin i spotkałem też stunterów. Na przykład w tym momencie idąc i nagrywając spotkałem Maćka Dopa, który jutro i pojutrze będzie tutaj dawać pokazy i jeździć na... nie na tych skuterach, tylko będzie robić stunty na Harley'u. Kolorystycznie, tak. Pasuje ci prawie, że... Tak. Gdzie masz Harley'a? Którego? No tego, co będziesz na nim jutro sztuntował. Tam, gdzie będę na nim jutro sztuntował. Co, stoi tam pod chmurką i moknie? Pod chmurką. A trochę ich stoi tu. A w niedzielę też będzie, bo ja spróbuję ten film opublikować w sobotę. Będzie, czyli jutro. Czyli w niedzielę warto, znaczy jutro opublikować, czyli pojutrze niedziela. Czyli... No jutro, w niedzielę będzie. Maciek w niedzielę będzie robić pokazy też. Znaczy nie wiem, czy warto, ale będzie. Są i oni, cały czas w pracy. MotoGen.pl. No mało brakowało, moi drodzy, i bym przeoczył MV Agusta. Nie może jakieś wielkie, spektakularne stoisko, ale kilka motocykli jest. I to ważne, to się ceni. Po prostu chciałem zapytać, co człowiek z długą, rudą brodą myśli o targach. Uważaj, zastanów się, co powiesz, to będzie w oficjalnym filmie z targów. Okej, bo miałem tyle niepoprawnych odpowiedzi. Może być niepoprawna, tylko taka, żeby mi monetyzacji nie ścięło na YouTubie. Po długiej przerwie jestem znowu na targach, bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba to, że w końcu zobaczyłem Barego na żywo. Ale Barry, ważna rzecz, że widzę pierwsze siwe włosy. O stary, jest już bardzo dużo, dziękuję ci. Z takich moich przemyśleń targowych to zauważyłem, że na tych targach w ogóle zniknęły hostessy ze stoisk.
Jest w ogóle mniej kobiet na targach, ale na szczęście Honor ratują dziewczyny na różowym dywanie. Mówię tutaj o stoisku Speed Ladies, które kolejny rok z rzędu na targach się pojawiło. Dziewczyny nie jedzą kebabów, to jest niemożliwe. Przecież nie ma nagrane, to przecież tylko leży. Przecież to nie były kebaby, to była sałata. Zdrowe rzeczy jecie. Sałata, mięso, pijemy wodę. No właśnie. Bardzo zdrowe dziewczyny. Dziewczyny, gotuj żano, mówię, że dziewczyny bardzo zdrowo się odżywiają jako dietetyk. Jestem tego świadkiem. Pojawiłaś się w odpowiednim momencie. Tak jak mówiłem, nie tylko motocykle, ale też akcesoria. Tutaj na przykład uchwyty do tego, żeby sobie bezpiecznie i bez wibracji na rowerze czy na motocyklu zamontować telefon. O, a tu jest Trilobite. To są dżinsy motocyklowe, ale nie takie zwykłe, tylko takie naprawdę bardzo fajne, wygodne i z cienkimi ochraniaczami. A poza tym to jest jeszcze jedna fajna rzecz, zobaczcie. Będę sobie jeździł w tym specjalnie i będę trollować na filmach, bo będę je zakładać na testy i wszyscy będą pisać: Bary, powaliło cię, jeździsz w dresach na motocyklu. A to są trochę jakby dresy, ale jednak nie do końca, dlatego że one mają specjalny materiał i mają ochraniacze też tam, gdzie trzeba. Tylko wyglądają jak takie zupełnie codzienne. I ty chcesz mi powiedzieć, że to jest bezpieczne i że to ma potrójne A. I że to ma ochraniacze w środku i że ten materiał jeszcze w dodatku, on wygląda jak taki ognioodporny kombinezon dla rajdowców. A jak to się nazywa, powiedz mi, bo już pokażę, bo wszyscy będą później pytać, to żebym umiał odpowiedzieć. Boltex. Takie rzeczy. Ja jestem cały czas, a w ogóle nie sposób nadążyć za tymi nowościami, tyle się tego ciągle pojawia. I ogólnie idea tego bajeru jest taka, żeby sobie to zakładać pod jakąś inną odzież, która nie jest ochronna. Czyli na przykład tak jak tutaj, o, ziomek ma marynarkę i pod marynarkę sobie zakłada coś takiego, na to wrzuca marynarę, no i jedzie i dzięki temu jest bezpieczny, a dzięki marynarce jest stylowy. Oczywiście można też sobie jeździć w samym tym na przykład i znów trollować ludzi, bo myślą, że jeździcie w jakiejś bluzeczce, a wy jeździcie w czymś, co ma super chroniący was materiał i ochraniacze. Taki bajer. Ty się mnie pytasz, czy espresso, czy czarną? Oczywiście, że espresso, dziękuję. A co my tu mamy? Tu mamy True Tension. Dobrze wypowiedziałem? True Tension? Chemia. I to taka dobra chemia. Polecajka, True Tension. To nie jest logowanie produktu, jest polecajka. A co tu mamy? Ojo, to jest moja ulubiona bielizna termoaktywna. No i teraz to się wszystko zgadza, bo jest włoska marka i jest włoskie espresso, więc wasze zdrowie i zaraz lecimy dalej. A tego pana i tego pieska to już na pewno znacie, bo w Bary na Używkach wystąpili razem ze swoim motocyklem i ze swoim koszem, w którym jeździ Diego. Oni również na targach są. Piątka. Jak byłem dzieciakiem, to kolekcjonowałem takie modele w skali od 1 do 18. Mam ich 40, może 50, gdzieś jeszcze leżą w szafce i się kurzą, więc zawsze z sentymentem na takie zabawki spoglądam. No, targi motocyklowe, jak zwykle, to nie tylko motocykle, ale też akcesoria, kaski, odzież, właśnie takie zabawki, jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, chociaż w tym filmie postaram się na tym, aby jednak pokazać wam przede wszystkim, jakie motocykle na Warsaw Motorcycle Show można zobaczyć. O, są też okulary. Mówiłem o kaskach, kurtkach, akcesoriach, ale są też stoiska na przykład torów. Tutaj mamy stoisko Toru Modlin, tam widziałem Tor Jastrząb. Byli też reprezentanci Speed Day'a z Toru Poznań, więc dla każdego coś miłego, ale najmilszy jest kolor pomarańczowy Toru Modlin oczywiście i uśmiechy dziewczyn z Toru Modlin. Jeśli komuś dwa koła to za mało, to są też trzy koła, bo tu jest stoisko Kanama i są też kłady, więc nawet i cztery koła. Ale wróćmy do dwóch. Tutaj za moimi plecami jest stoisko CF Moto. Nawet jeśli niedawno jeszcze o CF Moto nie słyszeliście, to teraz już chyba wszyscy o CF Moto wiedzą, bo ta marka coraz szybciej się rozpędza i coraz bardziej się nam tutaj rozrasta, również na polskim rynku. Idziemy dalej, spacerek po alejkach. Z innych stoisk jest Cardo. Obok jest Makow, żeby sobie motocykl wyczyścić. Dalej jest jeszcze Nox i jest lampa. Nie znam, ale zaraz się dowiem, co to. Dalej jest jeszcze dawca. Jest dużo takich stoisk właśnie wokół motocyklowych. O, a tam jest na przykład cała odzieżówka. Można też zagrać w zielone. Jest stoisko Kawasaki. Całkiem wystawne są nowości. Mocno sportowe nowości. Jest ta nowa 400, jest nowa 600, są też nowe 500, a nawet pojawiła się hybryda. To wprawdzie nie jest może nowość 2024, ale też warto o niej wspomnieć. Przepiękna klasyka, czyli Z900 RS. Tam po mojej prawej stronie jest jeszcze Z650 RS.
Idziemy teraz na stoisko Ducati, ale zanim wejdziemy na to główne stoisko Ducati, najpierw jeszcze F Racing Team, czyli Ducati, Toruń, no i wielkie ściganie w tym roku jadą na Mistrzostwach Niemiec. Mieliśmy tutaj konferencję prasową z zawodnikami, można oglądać, można dotykać ich motocykli, no i przede wszystkim można się dowiedzieć o ich wyścigowych planach. Fajnie, możemy być dumni, że mamy z Torunia taki profesjonalny zespół wyścigowy. Trzymamy kciuki, kibicujemy. Idziemy oglądać nowości Ducati. Oto ona, gwiazda na stoisku Ducati, czyli Multistrada V4 w wersji RS. Monowahacz z tyłu, pięknie wyeksponowana felga, dużo wspaniałych dodatków, dużo karbonu. Wadą tego motocykla jest właściwie przede wszystkim jego cena. Niestety kosztuje bardzo, bardzo duże pieniądze. Znowu pokazuję palcem, miałem tego nie robić. No, to nieeleganckie jest. Hipek, czyli Hypermotard. No ja z tym motocyklem mam problem, bo do tej pozycji trzeba się przyzwyczaić. Ja mam wrażenie, że kierownicę mam na brzuchu i mi się zawsze trudno na nim jeździ, ale jak już pokochacie Hipcia i zaczniecie na nim jeździć i oswoicie się z tą pozycją, to podobno, bo takie są relacje osób, które jeżdżą na Hipkach, po prostu nie można się z nim rozstać i nie chce się przesiadać na żaden inny motocykl. Pozostaje mi wierzyć na słowo. No i oczywiście, jeśli stoisko Ducati, to przecież musi być błyszczące, świecące, czerwoniutkie Panigale V4S. Obok musi być Street Fighter V4S. Jeszcze dalej, kolejna klasyka gatunku, czyli Ducati Diavel, tym razem z V4. Zwróćcie uwagę na ten wydech w tym sprzęcie. No i tutaj, na zakończenie jeszcze tej wielkiej czwórki, stoi sobie nowiutki Desert X w wersji Rally, podwyższonym błotnikiem, wyglądający jeszcze bardziej rasowo. Jesteśmy na dużym stoisku grupy, bo to jest grupa, i Aprilia, i Moto Guzzi, i Piaggio, i Vespa. Tych tabliczek bardzo nie lubię, prosimy nie siadać, ale są usprawiedliwieni, bo mają takie podesty, więc to dla naszego bezpieczeństwa, żebyśmy wsiadając tych podestów nie pospadali. Zapraszam na stoisko, oglądamy nowości. Zaczynamy od Moto Guzzi Stelvio. No, Stelvio za wiele Wam nie powiem, bo jeszcze nie jeździłem, ale mogę powiedzieć tyle, że ma 115 koni mocy. Kosztuje 70 parę tysięcy złotych i jest długo wyczekiwaną nowością. Osobiście nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję i posmakuję. No to jest taka nowość, że jeszcze cieplutka. Nowa Aprilia RS457, czyli nowa 400 w świecie Aprilii. Właściwie to 450 sportowa. To jest dla mnie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że spotkamy ją na targach w Warszawie. Zaraz się przysiądę. Fajnie, że znowu zaczyna się dużo dziać w tym świecie lżejszych, mniejszych pojemności motocykli sportowych. Coraz więcej marek do tego powraca i mnie to bardzo, bardzo cieszy. Zatem drodzy miłośnicy Harley'a, jeśli macie wolne ponad 200 tysięcy złotych, to czeka on. Taki spektakularny i z tak spektakularną ceną, ale tutaj rzeczywiście jest dużo rzeczy, które muszą kosztować. Te wszystkie komponenty, począwszy od Brembo, skończywszy na tym wydechu. Screaming Eagle. Tak się mówi, Piotrek? Screaming Eagle? Dobrze powiedziałem? Kończywszy na wydechu Screaming Eagle, skończywszy na tym, że tutaj możecie sobie regulować zawieszenie i że macie tutaj tak dużo bajerów, że nie jestem w stanie tego objąć w tym momencie. Wzrokiem oczywiście z głośników płynie muzyka, jaka tylko chcecie. Najlepsze jest to, że jak skończyłem to gadać, to podszedł do mnie człowiek Harley'a i powiedział, że wszystkie się już i tak sprzedały i następna dostawa dopiero jesienią, więc właściwie to całe moje gadanie bez sensu jak zwykle. Dobra, to już ostatnie sprostowanie. Podobno jesienią też nie będzie. Najbliższa dostępna dostawa 2025. Idziemy stąd. Trzeba przyznać, że Triumph robi fenomenalną robotę, jeśli chodzi o marketing, komunikację z klientami. Oni chyba co roku są na tych targach motocyklowych i jeszcze w wielu innych miejscach. No i rzeczywiście mają się czym pochwalić. Te przepiękne klasyki, teraz jeszcze w tych malowaniach. Zwróćcie uwagę na ten genialny fiolet. Ja jestem zakochany w tych nowych malowaniach. Ale to już nie są takie gorące nowości 2024. Ta gorąca nowość 2024 jest tam schowana za ścianką i tam Was teraz zaproszę. Mam tutaj na myśli nową Daytonę 660, na której ja już miałem przyjemność pojeździć, którą miałem przyjemność potestować. Tu oczywiście rakety muszą być, nie mogą ich zabraknąć. Tutaj jest Daytona 660, nowość Triumfa, 3-cylindrowy rzędowy silnik, podobny jak ten w Tridencie i w Tiger Sporcie 660. Ale jednak pozmieniany.
film z testem i z pierwszymi wrażeniami z jazdy na Daytonie 660 już niedługo na YouTubie Barymoto. Prawdopodobnie to będzie to następny film, który zostanie u mnie opublikowany, więc może teraz o Daytonie za dużo nie będę opowiadał. Powiem tylko, że to jest kolejna fajna sportowa lekka 600, w tym przypadku 660, więc już Aprilia RS660, czy to nowe Suzuki 8R, czy Yamaha R7 nie są osamotnione, robi się gorąco, robi się tłoczno w tej klasie motocykli i to jest bardzo dobra informacja, bo to są właśnie takie motocykle, którymi nie dość, że możemy na co dzień sobie jeździć, to od czasu do czasu możemy się wybrać na takie tory, właśnie o jakich wspominałem, których w Polsce mamy przecież tak dużo. Lecimy dalej. Tam dalej za moimi plecami oczywiście są też Tigery, 900, nowe 1200, te Tigery są też u nas w Willi Love for Ride w hiszpańskiej Andaluzji, czekają na was, żebyście jeździli, ale ten weekend spędzam w Polsce, więc wróćmy do targów, skupmy się na targach. Jak widzicie, troszeczkę się śpieszę, dlatego że na tych targach mam prowadzić też, mam przyjemność prowadzić scenę główną, więc ten film powstaje tak trochę w biegu, w przerwach pomiędzy wyjściami na scenę i wywiadami, które prowadzę na tej scenie głównej. Lecimy dalej, znów w pośpiechu, żebym się tylko nie potknął. Jest też stoisko Junaka. Na stoisku Junaka, jak zwykle, przyjemna, miękka wykładzinka pod stopami. 125 w różnym wydaniu, ale nie tylko. Tam stoi również 400. Więc nie tylko już te najmniejsze motocykle na stoisku Junaka, ale jak widać też RX401 też się tutaj pojawił. Jako że Almot jest importerem zarówno Junaka, jak i Zontesa, no to po sąsiedzku do Junaków można znaleźć motocykle marki Zontes. Było Ducati, było Kawasaki, byliśmy na Triumfie, Junaku. I jeszcze na stoiskach tych mniej znanych marek, za moimi plecami jest jeszcze Benelli i jest Kymco, a po mojej lewej stronie są Super Soco i Zero, czyli motocykle elektryczne. Dobrze mi się wydawało, jest stoisko Yamahy, przyglądam się tutaj, przyglądam się tej nowej MT-09, bo w tej dotychczasowej tu obrzydliwie się działo pod tą lampą, to było tak nieładnie, nieestetycznie. Pozakrywali to, jest znacznie lepiej, ten dzióbek też znacznie ładniejszy niż poprzedniczka. MT-09, odetchnąłem z ulgą, poszła w troszeczkę lepszym kierunku. Ale tam na końcu jest motocykl, który bardziej mi się podoba. Tam jest motocykl, który wzbudza we mnie większe emocje, chodźcie, pokażę wam. To jest, moi drodzy, XSR-ka 900 w wersji GP. No przyznajcie, że palce lizać, no. 1390, już nie 1290, Super Duke jest teraz 1390 i zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Skojarzeń bez liku z tą przednią lampą, o ile mówiłem, że Yamaha MT-09 poszła w dobrym kierunku, o tyle tutaj mam wątpliwość. To znaczy, na pewno jest bardzo odważnie, ale to może przypominać różne dziwne rzeczy. Ja już widzę te memy, które będą się mnożyć w internecie na temat przedniej lampy nowego Super Duke'a. No, szukam czegoś pozytywnego. Powiem tak, fajnie, że jest bardzo, ale to bardzo charakterystyczny. Grunt, że robiło się pomarańczowo na tegorocznych targach, że tych motocykli KTM-a trochę się tutaj pojawiło. Pojawiło się również stoisko Rometa, chyba już tradycyjnie, i na stoisku Rometa nie tylko motocykle, nie tylko skutery, ale również rowery, też te elektryczne. Ci, którzy znają mnie lepiej, wiedzą, że na rowerach również lubię spędzać czas. Przechodzę dalej i tutaj widzę kolejną markę. Jest to marka Benda, motocykle chińskiej produkcji. Nie tak jeszcze dobrze rozpoznawalne, chociaż jest jeden model. Pokazali w tym roku jeden model, który może spowodować, że będzie więcej osób usłyszy, bo jest to model motocykla 700 z rzędowym czterocylindrowym silnikiem, który z tyłu ma, słuchajcie, taką oponę. Ja nie przesadzam, to jest 310, to jest walec drogowy. Chce się na tym przejechać. Wygląda jak futurystyczny cruiser albo może inaczej Batmobil, o, trochę tak, w czarnym malowaniu będzie jak Batmobil. Chodźcie, pokażę wam. Widzicie? To tak, żeby mieć mniej więcej jakiś punkt odniesienia, skalę porównawczą, a ja mam naprawdę wielkie łapsko w rozmiarze XXL. Ta opona jest chyba najszerszą oponą, jaką widziałem w seryjnie produkowanym motocyklu. Ja jestem przekonany, że po tym filmie pogniewa się na mnie bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób, które pojawiły się na tych targach ze swoim stoiskiem, włożyły tutaj pracę i swój czas, żeby się tu pokazać. A my z kamerą nie wpadliśmy na ich stoisko i nie pokazaliśmy ich w tym filmie. Teraz z tego miejsca chciałbym wszystkie te osoby bardzo mocno przeprosić i wyrazić swój żal, ale naprawdę nie sposób w ciągu kilkunastu minut przebiec po alejkach i pokazać wszystkich, dlatego skupiłem się tym razem na markach motocyklowych i pewnie też są takie, które pominąłem. Sorry.
Tutaj, w tym miejscu mogłoby być stoisko Suzuki. Tutaj obok, po sąsiedzku, w tym miejscu mogłoby być stoisko Hondy. Tam dalej, za kolejną ścianką, mogłoby być stoisko BMW z nowościami BMW, których przecież jest też dość wiele. No mogłoby być tutaj znacznie więcej stoisk. Na pewno można by tak trochę powymieniać jeszcze firmy, marki, których nam tutaj na Warsaw Motorcycle Show 2024 zabrakło. Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie udało mi się chociaż troszeczkę przekazać Wam ducha tych targów i pokazać Wam, kto się tutaj pojawił, a kogo zabrakło. Mam też nadzieję, że wszyscy, którzy wybrali się na Warsaw Motorcycle Show 2024, jednak koniec końców nie byli zawiedzeni. Byli świadomi tego, kogo tutaj nie będzie, a co będą mogli zobaczyć na miejscu. Wydaje mi się, zacząłem od tego, że najważniejsze są oczekiwania, z jakimi przychodzimy na takie targi. Ja przychodzę na te targi może nie tyle, żeby zobaczyć nowości i się do nich przysiąść, tylko przychodzę tutaj przede wszystkim dla atmosfery, dla spotkania ludzi z branży, dla przybicia z Wami piątek, bo to jest zawsze bardzo fajne i miłe. Na pewno te targi motocyklowe dla mnie są też takim nieoficjalnym rozpoczęciem, rozpoczęciem wiosny, rozpoczęciem sezonu. Dla mnie osobiście targi motocyklowe były też rozpoczęciem przygody z motocyklową branżą te kilkanaście lat temu. Właśnie w ten sposób, na takich targach motocyklowych stawiałem swoje pierwsze kroki, biegałem pomiędzy stoiskami, no i starałem się złapać jakąś swoją pierwszą pracę związaną z motocyklami. Właśnie tak to się zaczęło, może dlatego mam taki ogromny sentyment do targów motocyklowych i trzymam kciuki co roku za to, aby te targi były, aby żyły, aby się rozwijały i aby móc na nich z Wami się spotykać. W tym roku specjalnie przyleciałem na Warsaw Motorcycle Show z Hiszpanii, specjalnie na ten targowy weekend po to, żeby nie stracić tej imprezy. No i cóż, ja na pewno nie jestem zawiedziony, dostałem tutaj od Was wszystkich, którzy tutaj się pojawili, bardzo dużo dobrej energii i to mnie cieszy i dlatego właśnie co roku na takie targi będę wracał. Do zobaczenia, jak najszybszego nadejścia, dobrej pogody Wam życzę. Cześć!